No, dzisiaj na stole instrument. Będzie instrument. Tutaj część już wykonałem. Tutaj jeszcze zostało wykonać dwa generatory. Demodulator już jest AMO. Jest to teramin, tak? Tak to się nazywa? Jakoś tak. I jak to działa? To działa w ten sposób, że zbliżając rękę, tutaj mam antenę. Jak słychać? I można tak wydobyć praktycznie dźwięki. W tej chwili jest bezpośrednio z generatora. I to jest ta część po prostu. Jest podwójny mieszacz, detektor, dwa generatory i dwa bufory. Do po prostu, żeby odseparować generatory od detektora. Do tego jest przedwzmacniacz, tutaj preampik malutki na LM358 bodajże, na podwójnym, czyli w tej chwili jedną połówkę wykorzystujemy, druga połówka będzie wykorzystywana do jako detektor do drugiej anteny, która tutaj będzie złożona, też będą tak samo dwa generatory, one się w tej chwili równoważą, dlatego jest cisza, dopiero jak zakłócę jeden z generatorów ręką, to słyszymy dźwięk. Ale i teraz tak, ten układ będzie miał też tak samo bufor, generator, jeden generator przestrajany z drugą anteną i generator stały i przestrajany, czyli BFO, VFO, tak jakby. Wszystko pracuje na wszystkie generatory pracują na 1 MHz. Te dwa zrobimy na 1,8 MHz, tak żeby oddzielić i żeby kolejne po prostu harmoniczne nie wpływały na jeden, na ten pierwszy układ, nie? Zasilanie na LM-ie 6-woltowym 7806, mostek prostowniczy i tutaj idzie, podłączony jest transformatorek. Oprócz tego jest efekt kamery pogłosowej, czyli po prostu, żeby, no, kamerka pogłosowa, zaraz wam zademonstruję, jak to działa. Na przykład, o, teraz mamy przez kamerkę, był efekt. Kamerka posiada też pamięć, czyli zbliżmy sobie tą rękę z kamerą. I przełączyłem na pamięć i mam, a dodatkowo mogę modulować, nie? Czyli jeśli wpuścimy na wejście do pamięci sampla jakiegokolwiek, na przykład z jakiegoś instrumentu, będę mógł sobie potem modulować ten sampl, nie? Chodzi o to, żeby wykorzystać dźwięki z różnych instrumentów. W tym, że tutaj przy demodulatorze, podpinając diodę, prostując sygnał pod, o, w ten sposób, tu będzie przełącznik, potem będzie to wszystko odprowadzone, mamy już dźwięk trąbki. Tutaj jeszcze dodatkowo mam zrobiony wzmacniaczek, tak żeby puścić to na kolumnę, tamtą moją. Sobie zrobimy głośniej i zademonstruję. Za głęboka ta trąbka, te zniekształcenie, tutaj zrobimy potem rezystorki przy przełączniku i teraz mamy dźwięk samych modulatorów, nie? No a tutaj podłączając jeszcze pod ten tranzystorek, tą diutkę, możemy wygładzić ten, o ile mi tu się uda podłączyć, momencik, tak żeby zwarcia nie zrobić. Od spodu wyprowadzę potem przewody i mamy w tej chwili, nie był gładki, możemy wygładzić, o, i będą dźwięk skrzypiec.
Dobra. To mało ważne. I teraz możemy sobie ten efekt kamery sobie przestawić. Delay. I mamy takie efekty, nie? Wystarczy palcem odsuwać. I gramy palcem, nie? Tak o. Bas jest bardzo głęboki, bo potrafię zrobić, o, gdzieś z takiej odległości około pół metra od anteny. Tutaj jest ta antena. O, dosłownie pojedyncze ruchy membraną. O. Tutaj gdzieś będzie. No dobra, to jest jedna rzecz, jedna antena, która nam po prostu już moduluje dźwięk. A tutaj będzie ten układ właśnie wykonany, który będziemy mogli sobie robić głośniej, ciszej ten dźwięk. Oczywiście trzeba będzie to później wszystko zaekranować, bo wystarczy zbliżyć rękę i mamy taki oto efekt. To akurat się nie podoba. No, mój przełączniczek. Teraz sama gra. Się odstroiło coś. Albo może ja za blisko siedzę. O. W tym czasie, kiedy tutaj będziemy sobie ustalać dźwięki, drugą antenką będziemy mogli sobie to zrobić ciszej, głośniej, czyli po prostu grać nie tak, że płynnie, nie? W ten sposób. Tylko będzie... No dobra. Dość tej zabawy, ja się biorę do roboty, bo praktycznie siedzę nad tym... Pierwszy prototyp to były generatory na kwarcach. Tutaj miałem na dwóch kwarcach zrobiony generator, tutaj jakiś wzmacniacz, sieczka, też tak samo stabilizator do stabilizowania napięcia. I dwa generatory były w ten sposób tutaj na kwarcach, też fajnie to zabrzmiało, nie powiem, nie głupio, ale nie było efektu możliwości właśnie przejścia w detekcji, nie? Czyli po prostu nie mogłem sobie zrobić tu był detektor na jednym tranzystorku, a tu mam wszystko na polowych tranzystorach, na JFET-ach i mam możliwość właśnie regulacji wzmocnienia, będę miał jak wykonam drugą część tej płytki, nie? No i co poza tym? Tu będzie do akumulatorki też zastosowane, bo to będzie w jednej obudowie z 1917 roku bodajże, duża obudowa, także mi to układ śmiało wejdzie, no bo tam było na dwóch lampach to zrobione, taki instrument i to było jako ciekawostki techniki kiedyś, już nawet nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, także sorry, że tam 1917 to chyba nie, ale 1920 któryś. To było jeszcze przed wojną, ten instrument powstał. A teraz troszeczkę to unowocześniłem no i zobaczycie sami, no, jaki jest efekt. Ja pozdrawiam. Będą krótsze filmy, dłuższe filmy. Mam strasznie słaby internet, ciężko mi tutaj wchodzą. Także poszukuję firmy, która mi założy szybki internet. Najlepiej jako sponsor.